Wrocław, Szczepin, Inowrocławska, Róg Salezjański. 29 kwiecień 2022. Piątek, godziny popołudniowe około 18. Zieleń w pełnym rozkwicie, drzewopłoty zielone, drzewa obsypane liśćmi. Salezjańskie, kościół. Słońce zachodzi w kierunku Legnickiej, na przedłużeniu Legnickiej. O zachodzi to może za dużo powiedziane, ale zmierza ku zachodowi. Teren Urzędu Skarbowego, duży parking, zieleń na granicy działki, chodnik niestety nierówny, więc idąc czasami tracę płynność ruchu. Idąc Salezjańską dochodzę do Czarnieckiego. Czarnieckiego, przy Czarnieckiego osiedle Szczepin. Rada Osiedla informuje o różnych festynach, treningach, funduszach. Bloki czteropiętrowe, obok bloków drzewa różne, kasztan, brzoza. W oddali bloki dziesięciopiętrowe, a jeszcze bardziej w oddali ulica Legnicka. Czarnieckiego, Róg Salezjańskiej, w głębi bloki dziesięciopiętrowe. Czarnieckiego dochodzi do zachodniej. Przy Salezjańskiej widok kościoła od strony Salezjańskiej i Czarnieckiego. Żywopłot między chodnikiem a ulicą, cały obsypany świeżymi liśćmi. Przed kościołem drzewa iglaste, różne, dekoracyjnie posadzone. Również tu je coś, co przypomina cisy albo rozłożyste inne iglaki. Idąc Salezjańską zmierzam w kierunku Inowrocławskiej i za chwilę podziękuję za wspólny spacer w piątkowe popołudnie 29 kwietnia 2022. Inowrocławska w głębi zachodnia, przy Inowrocławskiej za zachodnią bloki dziesięciopiętrowe. Ostatni rzut oka na kościół na rogu Inowrocławskiej i Salezjańskiej. Dziękuję za uwagę.